Oryginalność to główna cecha twórczości Fryderyka Chopina. Tę muzykę rozpoznajemy już po kilku minutach słuchania. Odbieramy ją w każdej cząstce, akordzie, temacie, modulacji, frazie, motywie. Mamy pełną świadomość wyjątkowości każdego z tych utworów, które są jego dziełem. Chopin z całą pewnością pozostawił nam dzieło, po które sięgać będziemy do końca naszych dni. Nasycone emocjonalnie, prawdziwe, jedyne w swoim rodzaju, jest zapisem wspaniałego talentu, ale także historii Polski. Chopin był patriotą, był mocno związany ze swoim krajem. W chwilach, gdy tworzył, będąc już na obczyźnie, w listach dawał wyraz pamięci, troski i przywiązania do kraju nad Wisłą, do rodziny. Często było to prawie tożsame. Gdy tworzył słynny cykl Mazurków, op. 59, podczas słonecznego lata w Noą, napisał w swoim liście do rodziców: zawsze jedną nogą jestem z wami. Opowiadam Państwu o muzyce Fryderyka Chopina, ponieważ czeka nas nadzwyczajny recital chopinowski 16 listopada o godzinie 19 w auli Stefana Kardynała Wyszyńskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II wystąpi Krzysztof Jabłoński, jeden z najwspanialszych pianistów ostatniego ćwierćwiecza. Laureat trzeciej nagrody Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Chopina w Warszawie w 1985 roku, a także wielu innych, między innymi w Nowym Jorku, w Calgary, w Moncy, w Dublinie. Krzysztof Jabłoński zdobył także złoty medal na Międzynarodowym Konkursie imienia Artura Rubinsteina w Tel Awiwie. To pianista, którego słuchanie jest wielką przyjemnością. Niezawodna pianistyka, niezawodna technicznie, dźwiękowo, daje szansę na przeżycia, które są niepowtarzalne, które dowodzą jego niezwykłej wyobraźni i troski o każdy detal, które mówią do nas każdym najmniejszym słowem, frazy, dźwięku. Zatem zapraszam na ten koncert, bowiem są chwile, które wymagają naszej uwagi, naszej czujności, naszej obecności. Recital chopinowski Krzysztofa Jabłońskiego jest taką chwilą.